Dziękuję. 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 Czy nie przypomina ci on Jakuba Rotmana? No wiesz, Rotman w roli Rejka na stacji metra. Mówca. Gdzieś czytałem, że uciekł z domu wariatów przez ten film o orkiestrze szaleńców. A tak, to był prawdziwy hit. Kto wie? Może on sam był wariatem albo geniuszem, który przez przypadek znalazł azyl wśród wariatów. Dziękuję. Dom bez klamek. Taki jest tytuł tego słuchowiska. Mocniej, głębiej, to ma płynąć, to płynie, to płynie jak życie, Gdzie ja jestem? Spokojnie, Vera. Jestem przy tobie. Dlaczego tu nie ma klamek? Żeby tu nikt nie wszedł, kogo nie chciałaby pani widzieć. A teraz proszę to połknąć. Właśnie. Czerwone głogi. Odkąd cię szukam? Dlaczego tu wszyscy na biało? To szpital. Więc ja żyję. Na szczęście. A teraz proszę zasnąć. Nie zagram nigdy. Gówno, muzyka, muzyka, nie gówno! Muzyka. Muzyka płynie. Zacznij od nowa. Nie. Zacznij od nowa. Nie zagram, nie. Już nigdy nie zagram. Geniusz. Szaleniec. Czy pan jest dla niej kimś bliskim? Ja jestem. Powiedzmy, narzeczonym. Dlaczego próbowała popełnić samobójstwo? Co pan o tym wie? Była w depresji. W trakcie przygotowań do konkursu skrzypcowego przyszło załamanie. Z jakiej przyczyny? Uznała, że brak jej talentu, że te 15 lat piłowania strun to stracony czas. Postanowiła rzucić skrzypce, rozstać się z muzyką. Ja nie miałem pojęcia, co ona przeżywa. A może panu nie dość zależało, żeby wiedzieć? Zgodzi się pan ze mną, panie profesorze, że artyści zawsze są ofiarami własnej wybujałej ambicji. Raczej ofiarami świata. Publiczność uważa ich za swoją własność. Przecież nie istnieliby bez publiczności. Nie, to publiczność nie istniałaby bez nich. Dla kogo by grali? Dla siebie i tych, którzy ich rozumieją. A kto by im klaskał? Oni bez tego nie umieją żyć. I to jest właśnie ich piekło. Moim zdaniem szatan to anioł, któremu nudziło się w niebie. Z nich wywodzą się artyści i dlatego ich życie tak często jest piekłem. Jakie jest z tego wybawienie? Dom wariatów? Był taki słynny wirtuos Aleksander Freudenreich. Powiedział kiedyś, że dom wariatów to najlepsze miejsce dla tych, którzy nie chcą zwariować. Tak, dom wariatów to teraz najlepsze miejsce dla tych, którzy nie chcą zwariować.
I pamiętaj, Jakubie, że muzyka jest jak miłość. Nawet w najgorszych czasach ocalała człowieka w człowieku. Skąd ta muzyka? To nasza orkiestra. Orkiestra? Tutaj? Stosujemy muzykoterapię. Dziwi to pana? Już dawno udokumentowano wpływ muzyki na pracę mózgu. Muzyka jest czasem wręcz jedyną drogą dotarcia do pacjenta. Już w czasie wojny zauważyłem, że muzyka działa kojąco. Byłem wówczas młodym lekarzem, kiedy ukrywał się wśród pacjentów młody chłopak ze skrzypcami. A potem stał się sławny na cały świat. Kto to był? Było bombardowanie, potem ostrzał artyleryjski. Pacjenci wpadli w popłoch. Jakub wziął skrzypce i zaczął grać. Jakub? Jego Stradivarius brzmiał jak modlitwa. I stał się cud. Pacjenci przestali się bać. Uspokoili się, a on grał, jakby chciał, by ta fraza wzniosła się aż do nieba. Kto wie, może już wtedy wiedział, że skrzypce muszą wyśpiewać duszę tego, kto je trzyma w ręku. Skrzypce muszą śpiewać. Graj sul ponticello. Instrument musi być częścią twego ciała, częścią ciebie samego. Jeśli go nie czujesz, nie będzie on opowiadał twojego losu. Będzie martwy. Bardziej portato. Zamknij oczy, Jakubie. Zamknij. A wtedy zobaczysz, czym jest muzyka? To podróż przez nieznane krajobrazy, których nikt jeszcze dotąd nie odkrył. Pamiętaj, w tej podróży Stradivarius jest jak pojazd. Widziałam we śnie czerwone głogi, odkąd cię szukam, wciąż pełne trwogi. Pamiętam. Nigdy jeszcze tak pięknie nie zagrałeś, jak Nigdy jeszcze nie grałem na takim instrumencie. Daję ci mojego Stradivariusa. Dlaczego, Aleksandrze? To ostatnia nasza lekcja. Przecież Jakub jutro nas stąd wyprowadzi i zostanie z nami. Masz wziąć gdzieś te skrzypce ze sobą. Ale dlaczego, mistrzu? Jesteś moim najlepszym uczniem, moją nadzieją. Ty masz je przejąć po mnie. Aleksandrze, przecież jutro mamy wszyscy razem wyjść za mur. To miejsce jest zupełnie pewne. Tam nas nikt nie będzie szukał. Tak, szpital wariatów to teraz najlepsze miejsce dla tych, co nie chcą zwariować. Znowu obława. Jakubie,
Jeszcze dziś przejdziesz z tymi skrzypcami na tamtą stronę. A ja? A ty? Jutro mogą przyjść po nas. Jest powiedziane, że to, co było, jest teraz. A co ma być, już było. Mistrzu, mistrzu, pan musi ocaleć. Ktoś musi przekazać światu, co się tu dzieje. Świat. Świat, jeśli czegoś nie wie, znaczy, że nie chce o tym wiedzieć. Ale pan jest sławny, panu uwierzą. To pana obowiązek. Jedyny obowiązek człowieka to być do końca z tymi, kocha. Muszę jeszcze zobaczyć się z moją matką. Daj mi tę kopertę, Edyto. Tu masz całą biografię tego Stradivariusa. Gdzie moje okulary? Znam to na pamięć. Facit Antonius Stradivarius. Cremonensis Anno Domini 1681. A potem idzie wypisana lista różnych kawalieres, markizów, hrabiów, orkiestrantów. Na końcu wpisałem swoje Anno Domini 1938. Aleksander Freudenreich. Jeśli się nie spotkamy, ty będziesz następny, Jakubie. Będę czekał na pana. Czekał na pana. Aleksandrze. Powiedziałem. Aleksandrze, ty nie chcesz wyjść za mur. Ty wiesz, co cię czeka, jak zostaniemy. Uspokój się, Edyto. Powiedziałem już, że nie zostawia się tych, których się kocha. Mnie też. Jakubie, zanim pójdziesz, zagraj mi jeszcze mojego walca. Pamiętasz, Edyto? Skomponowałeś go dla mnie? Na nasz ślub. Słyszysz, jak on gra? Jak ty. Tańczy sama ze sobą. Trafiła tu z rozpoznaniem katatonii. Miesiącami tkwiła jak w kokonie bez ruchu, bez słowa. Kiedy usłyszała tego walca, przypomniał jej się ślub. Wróciła pamięć, wróciły słowa. Można z nią teraz nawiązać kontakt. Ilu już pacjentów uzdrowiły skrzypce Jakuba? Więc Jakub Rotman jest tutaj? Panu przyszło do głowy, że Jakub Rotman może tu być. Tu, w tym domu bez klamek. A z czego pan to wydedukował? Ponieważ od pewnego czasu zniknął. Nie ma po nim śladu. A mógł gdzieś się zaszyć. Może miał dość tego świata. Ale świat nie ma go dość. Ja tańczę. Tańczę. Ja śpiewam. Kto gra w tej orkiestrze? Pacjenci. Jestem reżyserem. Mógłbym zrobić film. Mógłbym zrobić film o tej orkiestrze wariatów. A pan wie, kto to jest wariat? To ktoś, kto nie wytrzymał. Tak jak pańska narzeczona. Zatańcz ze mną, mój piękny. Zatańczymy na naszym weselu. Zostaw pana, Tereso. Pan jest tu tylko gościem. Oh,
Chodź, mój piękny, chodź. Chodź, chodź, zatańczymy. Profesor mówi, że mogę wyjść nawet jutro. Nie, Vera, nie. Ty musisz tu zostać. Po co? Słyszysz? Słyszę. Ale nie wiesz, co to jest. Adagio Albinoniego. Nie, nie, to jest orkiestra szaleńców. A na jej czele Jakub Rotman ze swoim Stradivariusem. Skąd wiesz? Posłuchaj. Posłuchaj tylko. Gra jak anioł. Boże. A ja tak nigdy nie potrafię. Po co żeście mnie ratowali? Vera, ta twoja depresja, ta twoja próba samobójstwa to jest wielka szansa. Co ty wygadujesz? Całe szczęście, że tu trafiłaś, ale depresja to za mało. Musisz zostać psychopatką, cyklotymikiem, schizofreniczką. Wszystko jedno, kim, byle tu zostać. Po co? Żeby wejść do tej orkiestry szaleńców. Rozumiesz? Musisz zagrać razem z nim. Zdajesz sobie sprawę, jaki to jest temat dla telewizji. Zdobyć informacje o Jakubie Rotmanie. Ty wiesz, jaka to jest sensacja? Skąd tu się wziął? Dlaczego tu tkwi? Dobrze wiesz, że teraz wariaci w sztuce są modni. To będzie hit. Robert, co ty chcesz zrobić? Obrócić w sukces twoją życiową klęskę. Opiszemy jego dzieje. Odkryjemy światu orkiestrę szaleńców, którą dyryguje ktoś, kto pozornie umarł dla świata. Pomyśl tylko, jaki to jest temat. Genialny wirtuos, uwięziony w domu bez klamek przez profesora, maniaka muzykoterapii. A jeśli to nieprawda? Prawdą staje się to, co możesz wmówić innym. To straszne, co powiedziałeś. Jakim prawem chcesz się wdzierać w cudze życie? Dla jego dobra. Kiedy ogłosimy historię Jakuba Rotmana, znowu stanie się sławny. A jeśli on tego nie chce? Historia wielkich artystów jest własnością publiczną. To mój obowiązek przedstawić światu jego losy. Uwierz mi, Vera, nam to też przyniesie sławę. Tylko najpierw musisz dostać się do tej orkiestry szaleńców. Dlatego musisz tu zostać. Musisz. Musisz stać się jednym z nich. Chcesz zrobić ze mnie wariatkę? Spokojnie. Z szaleństwem jak z miłością można kogoś przekonać, czyniąc odpowiednie gesty. Właśnie. Właśnie taka jest twoja miłość. Nawet nie spytałeś mnie, jak się naprawdę czuję. Dlaczego nie chciałam żyć? Stop. Joanno, staraj się grać bardziej całą sobą. Bardziej kantami. Dobrze. Teraz najlepiej. Jakubie, chyba stracimy drugie skrzypce. Joannie idzie coraz lepiej. No idzie i tak dobrze, że może być wypisana ze szpitala. To wspaniale. Będziemy grali w mniejszym składzie. Ja chcę walca! Kto ze mną zatańczy? Ja tańczę. Przyniosłem ci skrzypce. Po co? Wiesz, że postanowiłam nigdy już nie grać. Musisz wejść do tej orkiestry. Przestań mnie zmuszać! Przestań wciskać mi te skrzypce! Nie będę narzędziem w twoich rękach. To było świetne. Co? Ten twój wybuch gniewu, do tego upór. Tak, tak, to są właśnie podręcznikowe objawy schizofrenii. Ho, 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 ho. I ta nadąsana mina.
chory broni się taką miną przed otoczeniem. Tak. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ja ciebie nic a nic nie obchodzę. O, świetnie. W podręczniku piszą, że w hebofronicznej formie schizofrenii typowe jest przeskakiwanie z tematu na temat. Przestań, Robert. Nie widzisz, że jestem w środku pusta? Właściwie to mnie nie ma. Mm-hmm. To się nadaje na urojenie. Żeby uwiarygodnić rozprzężenie struktury osobowości, zacznij mówić, że ciebie w ogóle nie ma. Albo, że masz za długi nos. A mam? Świetnie, świetnie, świetnie. Tkwi tak w lustrze godzinami. Przekonasz profesora, że nie musi cię traktować jak ostry przypadek. A wtedy cię tu zatrzyma. Chociaż raz tak zagrać. To ma płynąć. To płynie. Tararam, pararam. To płynie jak życie. Pararam. Nadszedł czas, by wróciła pani do domu. Nie. Nie mam po co tam wracać. Żeby grać, pani Weroniko. Grać? Mówili o mnie cudowne dziecko. Jej ojcem jest talent, a matką wrażliwość. I co? Grałam, a one były martwe. Wie pan, czasami w nocy słyszałam, jak one mówiły: nie poddamy się tobie, nie zabierzesz nam duszy, to my ją tobie zabierzemy. Nie chcę ich, nie chcę niczego. Jestem pusta, pusta. Do czego mam wracać? Do czego? Przedstawiam ci kandydatkę do naszej orkiestry. Weronika Jakub. Spróbujesz? Są nuty. Dziękuję. Zacznij od tego taktu po gieliter. Mocniej, 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 mocniej. Postaraj się głębiej. Dobrze, jeszcze, jeszcze. Tak. No i teraz stravagante. Trochę łez, to ma płynąć jak życie. Nie ma radości bez smutku. Nie, 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 nie mogę grać. Nic mi nie wychodzi. Musisz toczyć dialog z instrumentem. Jestem pusta, pusta, rozumiesz? Te moje skrzypce ukradły mi duszę. Masz moje. Jaki piękny instrument. Głęboko wycięty ślimak. Te lekkie wypukłości pokrywy, te piękne efy. To Stradivarius. Będzie cię słuchał. No, zacznij w tym samym miejscu. W orkiestrze są kontrabasy i skrzypce, w chórze basy i soprany. W życiu pierwiastek męski i żeński. Siła i poddanie. Daj skrzypce. Posłuchaj. Ugh.
straszna. I nie może być eksplozji, jeśli przedtem nie było ciszy. Nie może być radości, jeśli nie było smutku. Skąd w tobie tyle tej muzyki? Byłaś już kiedyś tak naprawdę zakochana? Dlaczego pytasz? Muzyka i miłość to dialog tego, co jest najgłębsze w jednym człowieku, z tym, co jest naj w drugim. Może jeszcze tego dotąd nie wiedziałam. No, dlatego tu jesteś. Więc jestem obłąkana? Niech cię to nie przeraża. Być obłąkanym to robić coś na 100%, co inni robią tylko połowicznie. A ty dlaczego się tu znalazłeś? Słyszałaś o Aleksandrze Freudenreichu? To był mój mistrz. Muzyka jak miłość. To od niego pierwszy raz usłyszałem, kiedy Niemcy kazali mu wystąpić w filmie, który miał pokazać całemu światu, jak pięknie się żyje w getcie, gdzie słynny wirtuoz jego Stradivarius dają ludziom radość obcowania ze sztuką. On odmówił. Wir müssen der ganzen Welt zeigen, dass das Leben hier im Ghetto schön ist. Der berühmte Virtuose und sein... Nie urodziłem się na wspólnikach katów. ...menschen Freude am Umgang mit der Kunst. Sie müssen in unserem Film auftreten. To tak jakby wydał wyrok na siebie. Załatwiłem wtedy mu bezpieczne schronienie. Tak, szpital wariatów to teraz... najlepsze miejsce dla tych, co nie chcą zwariować. Pan musi ocalić. Jedyny obowiązek człowieka to być do końca z tymi, których się kocha. To bzdura, Aleksandrze. Życie artysty podlega innym prawom. Kiedy wreszcie pojmiesz, Edyto, że w życiu artysty nie ma podziału na sztukę i resztę życia? Powiedział? Powiedział jeszcze, że życie to zdolność posiadania swojego losu. On swój wybrał. Ocalały tylko te jego skrzypce. Razem z nimi czekałem na niego tutaj. Ale on został tam, za murem. Więc tak tu trafiłeś? Pierwszy raz. Kiedy pierwszy raz wyszedłem na świat za te drzwi bez klamek, miałem 19 lat. Wojna się skończyła, pragnąłem tylko grać i kochać. No i miłość przyszła, jak wiosenna burza, jak potop, jak trzęsienie ziemi. I dlaczego, gdy chce się wyrazić miłość, przychodzą do głowy same banały? Jedzenie i picie też jest banalne. A czy można bez nich żyć? Ty jesteś z innego czasu. Ty nie wiesz, jak się kocha, kiedy jest się ocalonym z otchłani. Ja dla niej grałem, dla niej śpiewałem. Ona nocami wymyślała krajobrazy, jakie na nas czekają. I wtedy zjawiła się ona. Kto? Myślałem, że żona mistrza nie żyje. Ale Edyta ocalała. Było w niej szaleństwo kogoś, kto chce sobie potwierdzić, że jego ocalenie ma sens. Dla ciebie ocalałam. Jesteśmy znów razem, Jakubie. Aleksander nie żyje, ale będzie żył jego Stradivarius. W twoich rękach będzie śpiewał tak, jakby to on sam na nim grał. Będziesz jego drugim wcieleniem. Zdobędziesz sławę, zdobędziesz świat.
ja ci w tym pomogę. Będę z tobą, będę nad tobą czuwała. Nie dam ci przegrać swego talentu. Będę jak matka, jak żona, jak kochanka. Jakubie, nie udawaj, że nie wiedziałeś. Zawsze cię kochałam. Czekałam na ten dzień, kiedy przychodziłeś na lekcję jak na święto. A ty tak na mnie patrzyłeś, że nie trzeba było między nami słów, prawda? O, no i co z tego, że masz dziewczynę? Ma tyle lat co ty, prawda? No, no właśnie. No co ona może ci dać? Czy ona ciebie zrozumie jak ja? Żeby kochać artystę? Och, to trzeba wyrzeczeń. Jakub, to, że jesteś zakochany, nie może decydować o całym twoim życiu. Takie miłości dwudziestolatków przechodzą jak kapar. Wiem, że jestem od ciebie starsza. I właśnie dlatego wiem, co mówię. Widzę w tobie tego, kim dopiero będziesz. Ale musisz mieć obok siebie kogoś, kto zrozumie twoją duszę. Nie, nie, nie musisz mnie kochać. Moje uczucie wystarczy za nas dwoje. No co ci da tamta miłość, skoro oboje się kochacie, że będziecie szczęśliwi? Tobie nie wolno sobie na to pozwolić. Ty musisz się pogłębić, musisz cierpieć, żeby grać całym sobą. Tak, tak, Jakubie. Tobie potrzebny jest nieszczęśliwy romans. Albo musisz kochać i nie być kochanym, albo nie kochać i cierpieć z tego powodu. Ja się zgadzam, nie być kochaną, byleś był ze mną. O nie! Nie pozwolę ci tak łatwo odejść. Musisz być ze mną ze względu na pamięć Aleksandra. Jego Stradivarius śpiewa w twoich rękach. Dzięki niemu jesteś ogłoszony następcą mistrza. Jestem wdową po nim i właśnie dlatego musisz być ze mną, bo ten Stradivarius jest mój. To własność Aleksandra. Jeśli chcesz go mieć, to razem ze mną. Nie, to nie szantaż, Jakubie. Nie, zrozum. Chodzi o twoją wielkość. Zostaw cały świat. Dziewczyny, miłości. Ty graj. A ja ci zastąpię cały świat. Musisz być mój. No przecież nie wyrzekniesz się Stradivariusa, bo w nim jest zaklęta twoja dusza, twój los. Czy jeszcze nie zrozumiałeś, że nasze ocalenie to nie przypadek? Myśmy ocaleni dla siebie. Tylko przy mnie dowiesz się, na co cię stać. Nie, nie oglądaj się na to, co powiedzą ludzie. Nie oglądaj się na świat. Chodź ze mną, Jakubie. Kto umiał zarazić swoim szaleństwem. I tu przed nią uciekłeś? Przed sobą. Uległeś jej? Widocznie uwierzyłem, że przez jej szaleństwo przemawia jakaś prawda. A może...
Może chciałem, by ktoś widział we mnie następcę mistrza. Jeszcze nie wiedziałem, że życia nie można dzielić na sztukę i resztę życia. I wtedy stało się to najgorsze. Moja dziewczyna popełniła samobójstwo. Ja chcę walca. Ja chcę tańczyć walca. Chcę tańczyć na naszym weselu. Doprowadzić do samobójstwa dziewczynę, żeby posiąść Stradivariusa. To nie tak. Miał 19 lat, ona o 10 więcej. Uznał za prawdę tej bzdury, że sztuka wymaga cierpienia. Ale żeby tak się udało nagrać te jego monologi, może byś go mogła zwabić do swojego pokoju. Mielibyśmy bestseller. Wyznania szalonego wirtuoza. Można by z tego nakręcić film o zmarnowanej miłości. Co ty o niej w ogóle wiesz, Robert? Przecież cię kocham. Jestem dla ciebie narzędziem. No, znowu te urojenia. Czy ty aby nie za bardzo weszłaś w rolę schizofreniczki? Musisz koniecznie nagrać tę orkiestrę. On by tego nie chciał. Zrozum. My robimy to w jego interesie. Będzie znowu sławny. Dyski, kasety, film. Jego nagrania obiegną cały świat. Wyobrażasz sobie tytuły w prasie i telewizji? Geniusz czy szaleniec? Tajemnica skrzypiec Stradivarius. Dlaczego Jakub Rotman ukrywał się? Pamiętaj, wszystko w twoich rękach. Przyciśnij. Jeszcze mocniej. Tak, trzymaj, tak. Grać bardziej con amore. Przecież Albinioni też był zakochany. Wciąż mówisz o miłości. Muzyka jest jak miłość. Co mówiłeś? Co? Zagraj jeszcze raz. I myśl o krajobrazach, jakich dotąd nigdy jeszcze nie widziałaś. Pękła struna G. To masz moje skrzypce. Czułaś wreszcie, że instrument musi być częścią ciebie samej. Ten Stradivarius śpiewa. Przez to, że raz kazałem mu milczeć, trafiłem tu po raz trzeci. Musiałeś, czy sam chciałeś? Jak to było? A dlaczego wciąż o to pytasz? Sama nie wiem, w jakim charakterze tutaj jestem. Nie powiesz mi, dlaczego tu znowu wróciłeś? Życie to zdolność posiadania swojego mówiłem losu. Mówiłem ci już, że życie to zdolność posiadania swojego losu. Zostałeś wybrany
Masz zagrać kantatę na cześć towarzysza Stalina. Poprowadzi cię całą orkiestrę. Dziękuję za to wyróżnienie, ale odmawiam. To niemożliwe. W kantacie jest specjalne solo dla waszego Stradivariusa, towarzyszu. Patrzcie, przyniosłem wam nuty. Niepotrzebnie. Jak to? Jesteście solistą naszej orkiestry. Dla was przychodzą tłumy. Nie gram hymnów na niczyją cześć. Ale wasza sława nam pozwala żyć. Obejrzyjcie się, towarzyszu. Ci wszyscy ludzie zależą od was. Dzięki wam orkiestra ma nagrania, zagraniczne tournée. Jeśli odmówicie, odbiorą nam paszporty. Pamiętaj, że zaszkodzisz całemu środowisku. Co ci szkodzi raz zagrać i żyć w spokoju? Nie ma podziału życia na sztukę i całą resztę. Nie ty jesteś winien, że są takie czasy i takie obyczaje. Ale będę winny, jeśli je zaakceptuję. Wiem, jesteście wielkim artystą. Ale teraz artysta musi liczyć się z regułami. Reguły? One się liczą, gdy biorę udział w grze. Kiedy potrafię powiedzieć nie. Powiedzieć nie. Odzyskuję wolność. Dobrowolnie skazał się na zamknięcie w domu wariatów? To dowód na prawdziwe szaleństwo. Przeciwnie. To dowód, że chciał być wolny. Wszyscy na jego miejscu zagraliby te kantaty. Wszyscy? Ale właśnie on tego nie zrobił. W każdym czasie decydują wszyscy, a nie jednostki. I to jest właśnie powód, że świat jest taki skundlony. Wciąż się ze mną kłócisz. Jesteś uparta jak prawdziwa schizofreniczka. To ty mi kazałeś grać tę rolę. Tak samo jak rolę twojej narzeczonej. O, znowu gra. Wyciągnij z niego wszystko. Raz w życiu trafia się taki temat. Robert, nie spytałeś nawet, jak ja się czuję. Co chcę dalej ze sobą zrobić? Dziękuję. No coraz lepiej. Gdybyś tak zagrała na konkursie, byłabyś pierwsza. I teraz wiesz, że instrument musi być częścią ciebie całej. Czujesz to, prawda? Tylko kiedy gram na twoim Stradivariusie. Nie. Kiedy grasz tak, jak kochasz. Ja nie wiem, czy kogoś dotąd tak naprawdę kochałam. W takim razie graj tak mocno, jak mocno byś chciała kogoś pokochać. Dlaczego tak smutno się uśmiechasz? Pomyśleć, że tak niedawno chciałam popełnić samobójstwo, że byłam taka pusta. Wiem, jak to jest. Też się tak czułem, kiedy trafiłem tu czwarty raz. Przed czym wtedy uciekałeś? Przed wolnością. Przed wolnością? Nieograniczona. Wolność też może być zniewoleniem. Co cię wtedy spotkało? Doświadczenie, że historia jest wiecznym rozczarowaniem naiwnych. Po upadku totalitaryzmu ci sami, którzy namawiali mnie, żebym zagrał kantatę na cześć Stalina,
okazali się pierwszymi piewcami wolności. Objazd Europy, zbierałam wszystkie twoje nagrania. Wszędzie brawa, kwiaty, bisy, wywiady. Proszę państwa, Jakub Rotman znów będzie z nami. Brawo. Błagam pana, niech się pan umówi ze mną na wywiad. Ja nie mam nic do powiedzenia, czego by już przede mną nie powiedzieli mądrzejsi. Ma pan całe swoje życie. Ono jest gotową powieścią. No jeszcze nieskończoną powieścią. A jaką rolę odgrywały w pana życiu kobiety? Co pan czuje, jak pan całuje? Żeby się o tym przekonać, poszła ze mną do łóżka. Byłem dla niej zwierzyną do upolowania. A wszystko, co było między nami, trafiło do brukowej prasy. Ja nie chcę być towarem. Czy jest lepsze miejsce niż to, by być tylko dla siebie? Samotność jest przeznaczeniem człowieka. A gdzie można być bardziej samotnym, jak nie w domu bez klamek? Tu pracuję nad dobrymi stosunkami z moją intuicją. Rozmawiam z moim Stradivariusem i wyruszam w drogę do nieznanych krajobrazów. Tu nie chcą ode mnie wyciągnąć nic, prócz papierosa. Gram dla tych, co chcą mnie słuchać, a nie dla tych, co zapłacili furę pieniędzy za bilet. Gram dla nich jako pan nikt. Ale to, co gram, przywraca ich im samym. Wracają czasem do siebie, do swoich krajobrazów, których nikt nigdy poza nimi nie ujrzy. Ja chcę tańczyć na swoim weselu. Zagrajcie mi walca. Kto ze mną zatańczy? Kto ze mną zatańczy? Zatańczyć? Tańczy? Masz. Weź Stradivariusa i graj. Graj, Weroniko, jakbyś chciał opowiedzieć swoją miłość. No tak, tak, właśnie tak graj. Przyjechałem po ciebie. Ja tu zostaję. Oszalałaś? Może, a może ozdrowiałam? Chodź, Vera. Zostaw mnie. I pamiętaj, że nie wolno ci wykorzystać nic z tego, co ci opowiadałam. Spokojnie. Teraz są takie czasy, że wszystko wolno. Grasz jak ktoś, kto kocha. A jeśli to prawda? Świetna wiadomość. A jeśli to chodzi o ciebie? Weroniko, to jakaś iluzja. Wiesz, choroba wzmaga intensywność różnych złudzeń. Nie jestem wcale chora. Każdy tu tak uważa.
wmówienie sobie czegoś. To jest typowe dla twojego stanu. Ja naprawdę nie jestem chora. Mogłam dawno wyjść. Zostałam tu dla ciebie, bo to prawda, co powiedziałam. Popatrz na mnie. Ty wiesz, ile ja mam lat? To nieważne. Czy ty czujesz i myślisz wciąż tak samo jak wtedy, gdy trafiłeś tu po raz pierwszy? No bo żyję się sensem swych 20 lat. Masz. Weź je. Dajesz mi Stradivariusa? Dlaczego? Ja też go kiedyś dostałem. Weź go. On ci pozwoli wejść we własny los. Wyjdź stąd i zagraj na konkursie. Nie bój się. Nie bój się, te skrzypce cię nie zdradzą. Pani tu znowu? Wygrałam konkurs. Chciałam o tym powiedzieć Jakubowi. To nie jest możliwe. Gdzie on jest? Może go tu nigdy nie było? Jak to? On mi dał swojego Stradivariusa. Dzięki niemu wygrałam. Chcę mu go oddać. To będzie trudne. Chcę go zobaczyć. Nie wiem, czy on by chciał panią widzieć. Ja go chcę stąd zabrać. Przecież on nie jest chory. Jego tu nie ma. Pan go chce zatrzymać dla siebie, dla tej orkiestry. Proszę otworzyć te drzwi bez klamek. To nic nie da. Kiedy pani narzeczony opublikował historię Jakuba i opisał orkiestrę szaleńców... Po tym świństwie zerwałam z Robertem. Ja wszystko Jakubowi wytłumaczę. To się nie uda. On mnie zrozumie. Jego tu nie ma. Uznał, że nawet ten dom nie jest dla niego azylem. I odszedł. Odszedł? Dokąd? Zniknął. Panie profesorze, ja go muszę znaleźć. Gdzie on może być? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dziękuję. 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 Jak on gra? Dziękuję. Muzyka jest jak miłość. Dziękuję. Nawet w najgorszych czasach ocala człowieka w człowieku. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Andrzeja Mularczyka Dom bez klamek. Obsada: Jakub, Zbigniew Zapasiewicz. Wera, Agnieszka Pidaszewska. Robert, Andrzej Ferenc. Profesor, Jerzy Kamas. Mistrz, Zdzisław Tobiasz. Edyta, Anna Romantowska. Kobieta, Grażyna Barszczewska. Oraz Katarzyna Tatarak, Joanna Orzeszkowska, Cezary Kwieciński, Sławomir Pacek, Jacek Sołtysiak i Wacław Szklarski. Muzyka Stanisława Radwana. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyseria Wojciecha Markiewicza.